Dzień dobry! Jaki mamy piękny poranek! Witaj, Marcysiu. Już co prawda południe, ale rzeczywiście bardzo piękne. Miałam fantastyczny sen. A cóż to ci się śniło? Że biblioteka znów zaroiła się od małych czytelników. To rzeczywiście miłe. Też tęsknię za dzieciakami. Tak sobie myślę, że nie ma to jak w domu. Każda mysz czuje się swobodnie, nie musi się niczym przejmować. To prawda. Jest nawet takie powiedzenie, wolność Tomku w swoim domku. Bardzo mądry. Jestem myszą biblioteczną i muszę przyznać, że trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zamieszkania niż biblioteka. Myślę, że nasi czytelnicy też czują się tak tutaj tak jak u siebie. Przynajmniej my, bibliotekarze, bardzo staramy się, aby tak było. Tu jest wszystko, co potrzeba. Półki do wspinania, podłoga do ślizgania i kanapki do podgryzania. A, więc to twoja sprawka. A ja się wczoraj zastanawiałam, co się stało z moją kanapką z serem. O, jakby to powiedzieć, ten serek pachniał tak apetycznie, wiem. Że nie mogłam się powstrzymać. Przepraszam, następnym razem zapytam. Oj, Marcysiu, Marcysiu, tak czy inaczej, biblioteka jest twoim domem, ale są różne domy. Są na przykład bloki, kamienice, domki jednorodzinne, dworki, pałace, ale też szałasy, lepianki, namioty. Zwierzęta zamieszkują norki, ptaki budują gniazda, a pszczoły na przykład mieszkają w ulach. Tak, to prawda. Sama widziałam niedawno gniazdo pod tym dużym drzewem rosnącym naprzeciwko naszych okien. No i kuzynka Leokadia podczas ostatniej rozmowy telefonicznej wspominała, że w jej gospodarstwie pod jabłonką zanurzył się jeż. O. Proszę sobie tylko wyobrazić, nawet nie zapytał o zgodę. Wprowadził się z całą rodziną. Leokadia narzeka, że małe jeżyki są wyjątkowo źle wychowane. No i budząc ze snu, wieczorami tupiąc bez umiaru. Natomiast w starej stodole mieszkają państwo nietoperzowie. Oni z kolei są niezwykle kulturalni. Leokadia nawet podejrzewa, że mogą być z nią spokrewnieni, bo ich ostatni syn wygląda jak latająca myszka. Wiszą sobie całe dnie do góry nogami, nikomu nie przeszkadzają, a nocą wylatują na spacery. Bardzo porządni lokatorzy. No tak, rzeczywiście. Ludzie i zwierzęta mają różne zwyczaje i różne mieszkania. Ja na przykład ostatnio przeczytałam kilka bardzo ciekawych książek o dziwnych domach zamieszkałych przez niezwykłych lokatorów. Zamieniam się w słuch! A lubisz sekrety i tajemnice? Jasne! Wobec tego na pewno spodoba ci się Horologium, czyli Dom Niezwykłych Zegarów Adriany Piepiórki. Co? Horologium! To bractwo ludzi obdarzonych niezwykłymi zdolnościami. W tej książce jest dziwny dom, pełen zegarów. Posłuchaj, jakie wywarł wrażenie na jednym z bohaterów. Aż westchnął cicho ze zdumienia, gdy zobaczył ogromny pokój, cały wypełniony najróżniejszymi zegarkami. Znajdowały się na kilku regałach stojących na środku pomieszczenia i na półkach pnących się po każdej ze ścian aż do sufitu. Ze wszystkich stron rozlegało się tykanie, wydobywające się z niezliczonej liczby chronometrów, dużych, stojących, ściennych, najróżniejszego kształtu i koloru, kieszonkowych na łańcuszkach tudzież paskach oraz całkiem malutkich, przeznaczonych do noszenia na nadgarstku. Nie zdając sobie z tego sprawy, Oleg wszedł do pokoju. Z szeroko otwartą buzią i zapartym tchem zaczął przyglądać się urządzeniom. Każdy z zegarków wskazywał dokładnie tę samą godzinę. Chłopiec szedł między regałami, aż nagle jego uwagę przykuł jeden z przyrządów. Nie był niezwykły. W
W pokoju znajdowało się mnóstwo o wiele bardziej interesujących, barwnych, bogatych i interesujących czasomierz. Jednak to przed nim Olek się zatrzymał i od niego nie umiał oderwać wzroku. Chodziło o nieduży srebrny zegarek kieszonkowy na łańcuszku. Jedyny wyróżniający go element stanowiła najmniejsza wskazówka w kształcie maleńkiego kluczyka. Zegarek wydawał się przeciętny, ale kiedy Olek na niego spojrzał, poczuł się bardzo dziwnie, wziął go do ręki, a ten natychmiast zrobił się ciepły i chłopiec o mały włos go opuścił. Rany, chyba przeczytam całą książkę. Aż mam ciarki, panie Asiu. Czy w książkach występują jeszcze inne niesamowite domy? Jak najbardziej, ale powiedz mi, którą porę roku lubisz najbardziej? Wiosnę, oj tak. Uwielbiam patrzeć, jak rosną kwiatki i liście i wszystko budzi się z zimowego snu. A wyobraź sobie, co by było, gdyby pory roku się pokłóciły? Trudno mi to sobie wyobrazić. Wyniknęłoby z tego chyba spore zamieszanie. Jeszcze jakie? W Domie Pięknych Snów Karoliny Staszak jest historia o takiej właśnie sytuacji. Tytułowy dom jest właściwie pałacem, do którego trafia rodzeństwo Ania i Kubuś. Spójrz tutaj. Samochód zatrzymał się tuż przed schodami prowadzącymi do pałacu. Potężne drewniane drzwi otworzyły się, skrzypiąc głośno. Pan Tomasz wysiadł najpierw, wpuścił Anię, a potem swoją siostrę. Na koniec wyjął małego Kubę, który nadal drzemał. Dziewczynka rozejrzała się. Ogromny teren otaczający pałac zdawał się zupełnie pusty, jakby nikt tam nie mieszkał, gdzieniegdzie rosły tylko posypane śniegiem drzewa i krzewy. Ania nie była zachwycona tym, co widzi. Czuła niepokój i nie miała ochoty w ogóle wchodzić do środka. Jednak mama nakazała jej odwagę i sprawowanie opieki nad 5-letnim bratem. Dziewczynka wzięła więc głęboki oddech i postanowiła, że będzie dzielna. Kiedy wchodzili po kamiennych schodach, nogi nie bardzo chciały jej słuchać. Pani Kasia zauważyła, co się dzieje i łagodnie chwyciła Anię za rękę. Nie bój się, zobaczysz, to będą najfajniejsze wakacje w twoim życiu. Uśmiechnęła się i razem weszły do wielkiego holu. Tomasz z Kubą na rękach podążyli tuż za nimi. Gdy tylko stare dębowe drzwi zamknęły się, chłopiec otworzył oczy, zeskoczył żwawo na podłogę i złapał siostrę za rękę. Ania była już mocno przestraszona. Czy tu mieszkają duchy? Skąd moje dziecko? Zachichotała pani Kasia. Drzwi są tak ciężkie, że potrzeba dwóch mężczyzn do ich otwierania, dlatego Leokadia zamontowała mechanizm otwierający i zamykający. Wiesz, Marcysiu, to prawdziwe szczęście mieszkać w domu z bliskimi osobami, które cię kochają. Są przecież ludzie samotni, dzieci, które nie mają rodziców. To smutne historie, ale się zdarzają. Wiem. Pani Asiu, czy mogę zadzwonić? Tak, proszę, ale nie rozumiem. Dzień dobry, czy to sklep fotograficzny? Chciałabym zamówić ramkę do zdjęcia. Najpiękniejszą, jaką macie. I proszę ją przesłać do biblioteki. Tak, dobrze. Dziękuję. Czy ma pani wspólną fotografię wszystkich pracowników biblioteki? Tak, mam całkiem ładną, robioną na jubileusz jej 75-lecia. Czy mogłabym ją dostać? No, proszę bardzo, oczywiście. Bardzo dziękuję. Oprawię ją w ramkę, którą właśnie zamówiłam i postawię w swojej norce. Będzie mi zawsze przypominała. O czym? O tym, że biblioteka to mój dom, a dom to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie.